Jeśli zostaniesz wykryty, zabicie kilku ścigających. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz? Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Skupcie się na celu! Nie pozwólcie się rozproszyć! Gdy zostaniesz wykryty, dobrym sposobem na oczyszczenie sobie. Rafiku. Wieści o twych czynach rozeszły się szeroko, Altairze. Wygląda na to, że szczerze starasz się zmazać swoje winy. Robię, co w mojej mocy. I czasami robisz to dobrze. Zakładam, że to praca krzyżuje nasze ścieżki. Tak. Moim celem jest Wilhelm z Monferratu. Co możesz mi powiedzieć o samym Wilhelmie? Wilhelm został mianowany regentem, podczas gdy król zajmuje się wojną. Ludzie dziwią się tej decyzji, szczególnie biorąc pod uwagę stosunki między Ryszardem i Konradem, synem Wilhelma. Moim zdaniem Ryszard postąpił sprytnie. Jak to? Ryszard i Konrad nie zgadzają się w wielu sprawach. Choć nie okazują tego publicznie. Chodzą słuchy, że knują przeciwko sobie nawzajem. A na dodatek jeszcze ta sprawa z saraceńskimi jeńcami w Akce. Z tego powodu Konrad powrócił do Tyru, a Ryszard przekonał Wilhelma, by ten został jego gościem. Chyba raczej zakładnikiem. Nazywaj to jak chcesz. Obecność Wilhelma powstrzyma Konrada przed działaniem. Nigdy nie interesowałem się polityką. Zdajesz sobie jednak sprawę, że każdy twój czyn kształtuje przyszłość tych ziem. Ty też w pewnym sensie jesteś politykiem. Jak chcesz. Gdzie według ciebie powinienem rozpocząć poszukiwania? W Cytadeli Ryszarda, na południowy zachód stąd, a właściwie na targu, przed nią. Niedaleko znajdziesz też katedrę Świętego Krzyża. To bardzo popularne miejsce, pełne gadatliwych mieszczan. Na koniec możesz spróbować przy zachodniej granicy miasta, gdzie dzielnica portowa łączy się z dzielnicą szpitalników. To powinno ci na początek wystarczyć. Dobrze więc. Nie będę ci dłużej przeszkadzał. Wcale mi nie przeszkadzasz. Precz, kmiocie! Nie masz tu nic do roboty! Odejdź!
odległych przeciwników możesz usunąć, rzucając sztyletem. Stell dich deinem göttlichen Urteil! Du kannst mir entfliehen! Du bist mein! So schnell werde ich nicht aufgeben! Da ist er! Komm, gebiete ihm Einhalt! Hier! Er ist hier! Komm zurück! Du bist mein! Stell dich dem Kampf! Glaubst du, du könntest mir entfliehen? Dreckiger Feigling! Ani kroku dalej! Nie do wiary, czemu nie możesz zostawić mnie w spokoju? Niech to! Assassin! Zabij to! Niech ten pilot! Nie chcę walczyć! Wracaj tu! Nie muszę tego oglądać! Wkrótce będziesz miał tej krwi! Powinien zachowywać się jak dziecko. Na wolności jest morderca. O mój Boże. Boże Święty. Na wolności jest morderca. Pozwalają wam tak wchodzić, wychodzić. Myślałem, że forteca jest zamknięta. Zgadza się, ale Wilhelm chce jak najszybciej dokończyć naprawy. To działa na naszą korzyść. Sprytnie. To doskonała zasłona. Tak czy owak skończyłem swój raport i muszę go dostarczyć.
Choć raz wygląda na to, że sprawy pójdą po naszej myśli. I to nie przypadkowo. Cóż, Biblia powiada, Bóg pomaga tym, którzy sami sobie pomagają. Nie ma tam nic takiego. To jedna z bajek Ezopa. Prawdę mówiąc, Biblia mówi coś dokładnie odwrotnego. Jest tam wiele wersów na temat cierpliwości i czekania na to, czy Pan zechce nam pomóc. Cóż, moim zdaniem już się naczekałem. Nie będę z tym polemizował. Dobrze więc, idę. Kto mógłby zrobić coś takiego? Qui est cet homme? Kto jest za to odpowiedzialny? Niech to. Gdzie jesteś? Wiem, że gdzieś tutaj. Myślisz, że mnie zgubisz? Nie ma po ani chwili spokoju. Ja! Zdrażę! Szybko! Ktoś uratuje mnie! Uratuje mnie sami! Odrobię ci ręce! Na pewno zrobi komuś krzywdę. Nie zrobiłam! Czemu to robisz? Co ja zrobiłam? Śmiesz kraść w mojej obecności! Zapłacisz za to życiem! Nie, proszę, nie odpuść! Złodziej! To cię nauczy nie grać! Zrobię krzywdę, a ja mu wtedy nie powiem. A co on sobie myśli? Na pewno brak mu piątej klepki. Co za dziwny człowiek. Co on robi? Precz, kmiocie! Nie masz tu nic do roboty! Odejdź! O Boże, nie zabijaj mnie! O, to ty, Altairze. Wystraszyłeś mnie. Ścigają mnie ludzie Ryszarda, a dokładniej dwóch. Próbowałem się z nimi dogadać, ale uciekłem, gdy zrozumiałem, że się ze mną bawią. Zostaniesz aniołem śmierci i zdobędziesz ich głowy, zanim oni dostaną moją. Potem opowiem ci o umowie. In forth, Bettler! Słuchajcie! Tylko dziś obniżam ceny wszystkich. Nie zmuszaj mnie, żebym ci to złamał! Chodźcie! To się nie skończy dobrze. Nikt mi nie pomoże? Brudny złodziej! Zabierz ci ręce!
Co on robi z tym niebezpiecznym? Co ja zrobiłam? Złodziej! To cię nauczy nie kraść! Nie pomoże? Nie powinien zachowywać się jak dziecko. Jeśli zrobi sobie krzywdę, ja mu nie pomogę. Stój! Nie masz prawa tu wchodzić. Moja rodzina choruje. Nie pomożecie mnie paroma monetami? No co ci się stało? Co za ulga móc czuć się bezpiecznym. Dziękuję, mistrzu. Próbowałem dogadać się ze strażnikami Cytadeli, by zostawili bramy otwarte, gdy rozlegnie się alarm. Zawiodłem cię. Teraz jedyna droga ucieczki z Cytadeli Ryszarda wiedzie przez mury. Wybacz mi. Nie rób tego więcej! Puszczaj! Nic nie zrobiłam! Dzień, złodzieju! Ratunku! Błagam pomocy! Dzień! Czemu jesteś taki okrutny? Co ja zrobiłam? Złodziej! To cię nauczy nie kraść! Ratunku! Ludzie! Brudny złodzieju! Odrąbię ci ręce! Czemu jesteś taki okrutny? Co ja zrobiłam? Śmiesz kraść w mojej obecności! Zapłacisz za to życiem! Złodziej! To cię nauczy nie kraść! Puść! Błagam! Śmiesz kraść w mojej obecności! Odejdź, wieśniaku, zanim cię zmuszę! Zapłacisz za to życiem! Czy nikt mi nie pomoże? Czy nikt mi nie pomoże? Śmiesz kraść! Zrobi sobie krzywdę, a ja mu wtedy nie pomogę. Dziwne. Jesteśmy zbyt podważliwi dla wrogów. Jedną ręką walczymy z nimi, drugą chcemy ich objąć. Co dobrego może wyniknąć, jeśli nasz król nie może się do końca zdecydować? Wilhelm wie, co robi. Nie ma wstępu! Precz! Na...
Wilhelm z Monferratu. Niewierny! Umrzesz za to! Nie uciekniesz! Drogi! To ja mam się śmiewać! To miejsce twojej śmierci, poganinie! To nie powinno być trudne! Dobry Boże, nie rozśmieszaj mnie! Czy on próbuje z nami walczyć? Gdy zostaniesz wykryty, gwałtownie skręcaj lub... Przestań, proszę! Robisz mi krzywdę! Złodziej! To cię nauczy nie kraść! Na wygum! Woli! Błagam, przestań! Mi nie pomoże? Złodziej! To cię nauczy nie kraść! Odwróciliśmy się od Boga i za to nas karze. Ten odgórny niewinny moją kurwę. Ani kroku dalej. Gromy wdowy i sieroty. Król Ryszard obiecał nam lepszą przyszłość. Nieskalaną ziemię i nowy początek. Zamiast tego dostaliśmy tylko śmierć. Wilhelm z Monferratu miał wizję. Zobaczył sposób na zakończenie tego bólu. Za nim trzeba iść. On poprowadzi nas do zwycięstwa. Jesteśmy zbyt pobłażliwi dla wrogów. Jedną ręką walczymy z nimi, drugą chcemy ich objąć. Czy robi to z jakiegoś powodu? Co dobrego może wyniknąć, jeśli nasz król nie może się do końca zdecydować? Wilhelm wie, co robić. Gdybyście tylko posłuchali. A co my z tego mamy? Groby, wdowy i sieroty? Król Ryszard obiecał nam lepszą przyszłość, nieskalaną ziemię i nowy początek. Zamiast tego dostaliśmy tylko śmierć. Jesteśmy zbyt pobłażliwi dla wrogów. Jedną ręką walczymy z nimi, drugą chcemy ich objąć. Co dobrego może wyniknąć, jeśli nasz król nie może się do końca zdecydować? Wilhelm wie, co robić. Gdybyście tylko posłuchali. Powstańcie, przyjaciele! Nie pozwólcie pognać się na rzeź z powodu kaprysu niezdecydowanego króla! Potrzebni nam ludzie silni w swych przekonaniach! Tacy jak Wilhelm z Monferratu! No co? Czego chcesz? Jesteś moim przyjacielem? Nie, więc odejdź. Oręż naszych wrogów! Nie wsłuchajcie ich kłamstw! Zatrutych słów mają być was... A chcesz się bić? Gdy poczuję się to... Huh?
Przestań! Dość! Dość! Czego chcesz? Złota? Mam przy sobie parę monet. Weź! Bierz się i odejdź! Nie szukam złota, tylko informacji. Nic nie wiem! Znasz Wilhelma. Powiedz mi, jak do niego dotrzeć. To niemożliwe! Teraz rozmawia z królem! A kiedy król odejdzie? Dzisiaj. Ale na pewno będą się kłócić, a potem Wilhelm odejdzie, żeby zrobić kazanie żołnierzom. Tak jak zawsze, Ryszard wymyśla Wilhelmowi, Wilhelm wymyśla żołnierzom. Nie będzie chciał cię widzieć. Jak już powiedziałem, to ja muszę się zobaczyć z Wilhelmem. Nie mówiłem, że on musi widzieć się ze mną. No to skończyliśmy rozmowę. Obawiam się, że jeszcze nie. Muszę ci jeszcze coś odebrać. Co takiego? Twoje życie. Zaraza na Saladyna! Zaraza na jego lud! W pokoju przybyli. Kto to zrobił? W czasie ucieczki obalaj ludzi, którzy staną ci na drodze. Co on na Boga wyprawia? A ja mu wtedy nie pomogę. Nie wolno ci tu być. Altairze, co tak szybko sprowadza cię z powrotem? Postąpiłem wedle twej rady i uzbroiłem się w wiedzę. Mów zatem, a osądzę. Wilhelm posiada liczną armię i ma pod sobą wielu ludzi. Jednak wrogów także mu nie brakuje. Nie zgadza się z królem Ryszardem. To prawda, nigdy nie byli sobie bliscy. To działa na moją korzyść. Wizyta Ryszarda go wzburzyła. Gdy tylko król odjedzie, Wilhelm wróci do swej fortecy, by to rozpamiętywać. Będzie zdezorientowany. Wtedy uderzę. Jesteś tego pewien? Na tyle, na ile mogę być. A jeśli sytuacja się zmieni, dostosuję się. W takim razie pozwalam ci odejść. Zakończ życie Monferrata, byśmy mogli nazwać to miasto wolnym. Wrócę, gdy wykonam zadanie. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Ha!
tak biegnąc na kogoś. Co on się tak... Nie do wiary! Właśnie na kogoś wpadł. Co się dzieje? Przed czym on tak ucieka? Wygląda, jakby go ktoś... Złodziej! To cię nauczy, nie kraj! Czemu się tak bezsensownie zachowuje? To ja ci zrobiłam! Tak biegnąc na kogoś... Złodziej! To cię nauczy nie kraść! Przestań, proszę! Robisz mi krzywdę! Śmiesz kraść w mojej obecności! Zapłacisz za to życiem! Czy nikt mi nie pomoże? Brudny złodzieju! Odrąbię ci ręce! Czy nikt mi nie pomoże? Śmiesz kraść w mojej obecności! Zapłacisz za to życiem! Przestań, proszę! Robisz mi krzywdę! Brudny złodzieju! Uważaj, głupcze! Bądźcie silni! Bądźcie wytrwali! Nie poddawajcie się! Bez naszego wsparcia Ryszard i jego ludzie nie mogą uwolnić Ziemi Świętej! Saraceni zostają pobici na każdym kroku! Wysparliśmy ich z akcji i pędzimy przez kraj! Teraz wycofują się na pomoc! Nic tu po tobie! Odejdź natychmiast! Voilà. Il y a un assassin dans les parages. Trzy tysiące ludzi, Wilhelmie. Powiedziano mi, że trafią do niewoli, że wymienimy ich za naszych żołnierzy. Saraceni i tak nie dotrzymaliby umowy. Wiesz, że to prawda. Wyświadczyłem ci przysługę. O tak. To zaiste ogromna przysługa. Teraz nasi wrogowie będą tym bardziej przekonani co do swej sprawy. Będą zacieklej walczyć. Dobrze znam naszych wrogów. Nie wstąpi w nich odwaga, lecz przepełni ich strach. Powiedz, skąd tak dobrze znasz zamiary naszych nieprzyjaciół? Ty, który porzucasz pole bitwy dla politycznej gry. Zrobiłem to, co było konieczne. Postąpiłem słusznie. Przysiągłeś podtrzymywać dzieło Boże, Wilhelmie. Nie to tutaj widzę. Nie. Widzę człowieka, który je zdeptał. Twe słowa bardzo mnie ranią, panie. Wydawało mi się, że zasłużyłem już na twe zaufanie. Jesteś regentem Akki, Wilhelmie, i rządzisz w moim imieniu. Jak jeszcze mam ci zaufać? Może pragniesz mojej korony? Nie rozumiesz mnie, ale to nic nowego. Choć chętnie bym jeszcze z tobą podyskutował, czeka na mnie wojna, którą muszę się zająć.
Musimy odłożyć tę sprawę na inną okazję. Nie pozwól, bym cię zatrzymywał. Wasza miłość. Obawiam się, że w nowym świecie nie będzie miejsca dla takich jak on. Ogłoś, że chcę rozmawiać z żołnierzami. Musimy się upewnić, że wszyscy wykonują swoje obowiązki. Uprzeć ich, że każde niedbalstwo zostanie surowo ukarane. Nie mam dziś nastroju na żarty. Tak, panie. Reszta? Za mną. Nie wolno ci tu być. Odejdź. Giń, poganinie! Pas pu quitter la ville, alors restez aux aguets. Ludzie! To Odpoczywaj. Twoje knowania dobiegają końca. A co ty możesz wiedzieć o mym dziele? Wiem, że miałeś zamiar zamordować Ryszarda i zająć Akkę dla swego syna Konrada. Dla Konrada? Mój syn to osioł niezdolny przewodzić swemu chówcowi, a co dopiero królestwu. A Ryszard? O synu! Wcale nie jest lepszy, bo oślepia go wiara w to, co niematerialne. Akka nie należy do żadnego z nich. Do kogo należy? Miasto należy do swych mieszkańców. Jakim prawem przemawiasz w ich imieniu? Skradłeś im żywność, musztrowałeś bez litości, zmuszałeś ich, aby ci służyli. Wszystko, co robiłem, miało ich przygotować na nowy świat. Kradłem żywność? Nie. Wziąłem ją tylko na przechowanie, by w chude lata móc nią oszczędnie zarządzać. Rozejrzyj się. W mojej dzielnicy nie ma przestępstw, oprócz tych, które popełniają tacy jak ty. A jeśli chodzi o pobór, nie uczyłem ich, jak walczyć. Pokazałem im zalety płynące z porządku i dyscypliny. To nie może być złe. Nieważne, jak szlachetne były twoje intencje. Postępowałeś okrutnie i nie może tak dalej być. Zobaczymy, jakie będą owoce waszych wysiłków. Nie wyzwalacie miast, jak ci się wydaje, lecz skazujecie je na zagładę. Ostatecznie będziesz mógł winić za to jedynie siebie. Ty, który mówisz o dobrych intencjach. Il va droit dans une impasse. Attrapez-le. 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 Attrapez-le.
Nie ucieknie tak łatwo! Poganinie! W końcu się zmęczy! Myślisz, że zdołasz mnie odbić? Widział, dokąd pobiegł? Umrzesz za to!
Mafia mnie atakuje, nie? Co wy robicie? Co on nie powinien? Nie masz szans, poddaj się! Widzę go! Tam jest! Ma! Ja! Brazo! Brazo! Doganiam cię! Ja! Ja! Jakie masz wieści? Wilhelm z Monferratu zginął, a wraz z nim jego zdradzieckie plany. Dobrze zrobiłeś, nie pozwalając, by Akka wpadła w jego ręce. Dlaczego teraz, gdy krzyżowcy najbardziej potrzebują zgody, mógł poczekać? Na co? Na to, aż Ryszard odkryje jego knowania? Nie. To był doskonały moment do ataku. Dziwne. Byłem pewien, że zamierzał zająć Akkę dla Konrada. Twierdził jednak, że nie miał takich planów. Nie można ufać słowom węża, który nawet w chwili śmierci sączy jad. Powinienem omówić to z Al-Mualimem. Tak, przyjacielu. Śpiesz się do Masjafu. Jestem pewien, że nie może się doczekać wieści. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Jeśli zabraknie ci noży, uzupełnij zapas. Chodź, Altairze. Ciekawi mnie, jakie robisz postępy. Zrobiłem, o co prosiłeś. Dobrze, dobrze. Wydajesz mi się być nieobecny. Powiedz, co cię trapi. Każda z moich ofiar mówi zagadkami. Za każdym razem przychodzę i proszę o odpowiedzi. Ty dajesz mi w zamian tylko kolejne łamigłówki. Dość. Kim jesteś, żeby mówić dość? Jestem tym, który zabija tych ludzi. Jeśli nie chcesz, bym przestał, to choć raz bądź ze mną szczery. Uważaj, chłopcze. Nie podoba mi się ten ton. A mnie się nie podobają twoje kłamstwa. Dałem ci szansę odzyskać utracony honor. Nie utracony. Odebrany. Przez ciebie. Wysłałeś mnie, żebym go aportował, niczym jakiegoś cholernego psa. Zdaje mi się, że muszę znaleźć sobie kogoś innego. Szkoda. Byłeś obiecującym uczniem. Myślę, że gdybyś miał kogoś innego, wysłałbyś go już dawno. Powiedziałeś, że poznam odpowiedź na moje pytanie, gdy nie będę już musiał go zadawać, więc nie zadaję. Żądam, żebyś mi powiedział, co łączy tych ludzi. To, o czym mówisz, jest prawdą. Łączy ich przysięga. Przysięga krwi podobna do naszej. Kim oni są? Non nobis, domine, non nobis. Templariusze. Teraz rozumiesz, jak daleko sięga Robert de Sam. Wszyscy ci ludzie, władcy miast, dowódcy wojsk. Wszyscy oni ślubowali mu wierność. Ich dzieł nie należy obserwować osobno, prawda? Ale jako całość. Czego oni chcą? Podboju. Pragną ziemi świętej nie w imię Boga, lecz dla siebie. A co z Ryszardem, Salahaddinem? Każdy, kto przeciwstawi się templariuszom, zostanie zniszczony. Wierz mi, że mają potem środki. Więc trzeba ich powstrzymać. Dlatego robimy to, co robimy, Altairze. Aby dopilnować, by w przyszłości nie doszło do takich rzeczy. Dlaczego ukryłeś przede mną prawdę? Abyś sam mógł przebić się przez pozory. Każde działanie poprzedza wiedza. Informacja, którą sam zdobędziesz, jest cenniejsza od tej, którą dostaniesz na tacy. Poza tym, twoje niedawne zachowanie nie napawało mnie wiarą w twoje możliwości. Rozumiem. Altairze, twoja misja nie zmieniła się. Inny jest tylko kontekst, w jakim ją postrzegasz. A uzbrojony w tę wiedzę, lepiej zrozumiem templariuszy, którzy pozostali. Czy chcesz wiedzieć coś jeszcze? Co ze skarbem, który Malik przyniósł ze świątyni Salomona? Wydawało mi się, że Robert pragnie go odzyskać. Z czasem, Altairze, wszystko stanie się jasne. Tak jak objawiła ci się rola templariuszy, tak samo poznasz naturę skarbu. Na razie pociesz się myślą, że jest w naszych rękach, nie w ich. Jeśli tego sobie życzysz. Właśnie tego.
Otrzymujesz kolejny utracony stopień. Weź swoją broń. Użyj jej, by przynieść honor bractwu. Altairze, zanim pójdziesz... Tak? Skąd wiedziałeś, że cię nie zabiję? Prawdę mówiąc, mistrzu, nie wiedziałem. Dokonałem aktu wiary.